Mamy tu koło od roweru górskiego, dosyć taniego, z wielotrybem lub jak to woli nazywać to rozwiązanie z wolnobiegiem. Ja wolę nazwę wielotryb. Wielotryb jest tu bardzo mocno dokręcony. Już próbowałem go odkręcić za pomocą imadła i ta sztuka mi się nie powiodła ze względu na to, że mam dosyć niewielkie imadło i dosyć lekki stół. No nie byłem w stanie odkręcić go w ten sposób. Cały stół się ruszał, nie miałem nikogo do pomocy. Postanowiłem kupić inny klucz. Taki. To jest klucz do wielotrybów Shimano. To, co go wyróżnia, to możliwość osadzenia takiej przydłużki ramienia. To osadzenie ma jedną, drugą cala. No i mam tutaj taką przydłużkę w postaci tak zwanej fajki, czyli łamie się pod kątem prostym i do tego jeszcze mam przedłużenie takie proste. To po złożeniu pozwala mi przygotować całkiem spore ramię. No i teraz spróbuję za pomocą tych narzędzi ponownie odkręcić wielotryb. Co ważne, wielotryb odkręcamy od koła, które ma zaplecione szprychy. Nie rozplatamy szprych, zanim nie odkręcimy wielotrybu. No może to być czasami kłopotliwe, bo jedną z przyczyn, dla której chcemy w ogóle odkręcić wielotryb, są zerwane szprychy, jedna lub więcej. No w tym akurat kole jest zerwana jedna, więc mam nadzieję, że nie uszkodzę tego koła, próbując odkręcić. No i ważne jest też, żeby była założona opona identka, bo ja za chwilę będę starał się mocno naciskać na to koło i gdybym miał tylko gołą obręcz, no mógłbym niechcący pod wpływem znacznego nacisku uszkodzić jej krawędzie. W sytuacji, gdy założona jest opona identka, taka szansa jest dużo mniejsza. No to co, to działa. Najpierw spróbuję założyć klucz. Patrzę, jak pasuje. No, pasuje bardzo fajnie. Tylko, że jak już jest założony, to niestety nie będę w stanie już nic. Nie będę już w stanie założyć tej fajki. To kolejne podejście, już po usunięciu osi. Jeszcze raz, wkładam klucz. Tym razem wchodzi dużo głębiej. W zasadzie wchodzi do widocznej tu krawędzi tych charakterystycznych nacięć wielowpustu. No i teraz mogę założyć rączkę. Założę. I od razu wiem, że będę potrzebował przedłużenia. No i teraz sam moment odkręcania. Nakręcamy w prawo, ponieważ to jest gwint prawy. Odkręcamy w lewo, czyli w dół. No i chwytam sobie wygodnie. Jeszcze się zapieram trochę o ścianę. No i próbuję. Najmniej nie idzie. Jeszcze zapnę się o ścianę. Och. No i poszedł. Jednak to ramię jest bardzo długie i wystarczyło. No i teraz cóż, mogę rozłączyć klucz. Tak powstały. No i teraz już wygodnie będzie zrobić to ręką. No, tak wygląda wielotryb po odkręceniu. No, wydaje się, że ta kombinacja, czyli właśnie taki
specjalny klucz na wielowpust dopasowany do nacięć wewnątrz tutaj wielotrybu. No to wszystko. Dziękuję.